Środę 25 czerwca na sali Kęckiego Domu Kultury odbył się występ pod tytułem Nasz Koncert, który był podsumowaniem całorocznej pracy 33 uczniów szkółki instrumentalnej. Mnóstwo chętnych jest, przeróżny przedział wiekowy, od 6 lat do 20. Także ogromny przedział wiekowy i bardzo dużo chętnych jest. Jakieś dziecko takie wrażliwsze, jest bogatsze uczuciowo i jakoś po prostu docenia każdego takiego, który wykonuje, a nie tylko pstyknąć kasetę i odtworzyć, ale samo idzie i samo sobie wykona i docenia, ile to trzeba właśnie pracy włożyć, żeby coś takiego wyszło i samemu wykonać. Koncert był okazją, by pochwalić się przed publicznością swoimi dokonaniami i umiejętnościami zdobytymi pod okiem instruktorów Marii Kozieł, Leona Majkuta i Michała Kruczalaka. W programie uczniowie zaprezentowali zarówno znane utwory klasyków, jak również kompozytorów współczesnych. Można było usłyszeć muzykę popularną, filmową, ludową i klasyczną, wykonaną na fortepianie, keyboardzie, akordeonie i gitarze. Grałem bałkanice i gram już w sumie 3 lata na keyboardzie. Gram na fortepianie, uczę się dopiero grać 2 lata i na ten utwór przygotowałem się 3 miesiące. No, grałem na keyboardzie, 40 lat minęło i taniec węgierski numer 5. Chyba od 5 lat się uczę i no tak gdzieś po pół roku to ćwiczyłem. Uczniowie w ten sposób dziękowali rodzicom i instruktorom za pomoc i wspieranie ich muzycznych uzdolnień i zainteresowań. Live Festival 2014 już za nami. Święto muzyki, życia, radości i pokoju wniosło do Oświęcimia potężną ilość pozytywnej energii. Piątą edycję festiwalu zainaugurował koncert Muzyczny życiorys Franka Sinatry przy akompaniamencie Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, najmłodszego zespołu symfonicznego w Polsce. Następnie rozpoczął się Street Life. Tym razem obok hip-hopu usłyszeliśmy reggae, rock i folkowo-grunge'owe brzmienia. Na tej samej scenie zagrali Kaliber 44, Jamal, Skubas, KCZ i Fundamenty oraz Mama Selita. Chciałbym, żeby takich wydarzeń było więcej. Chciałbym, żeby cieszyły się większym zainteresowaniem, bo to jest korzystna tak naprawdę sytuacja dla wszystkich. Bo to jest korzystna sytuacja dla zespołów, dla ludzi, którzy przychodzą. Przy okazji pomagamy w bardzo ważnej sprawie. Po prostu miejsce, gdzie powinniśmy być, czujemy się jak w domu. A ponieważ przyszło dzisiaj naprawdę dużo młodych ludzi, którzy chcą pokazać, że mają dużo energii i chcą znaleźć na niej ujście, to takie muzyczne wydarzenia to jest coś, co na pewno jest nam jak najbardziej po drodze. Jak najbardziej pozytywnie. Nie widzę powodu, żeby się jakkolwiek inaczej ustosunkowywać. Cieszymy się, że możemy tutaj być, cieszymy się, że całkiem niezłe tej gwiazdy widziałem. W czasie tych 3 dni będą. Jesteśmy jedną z nich. Idea jest, wiesz co, po prostu jest fajna idea. No, jakby po pierwsze dlatego, że muzyka dla ludzi to jest najważniejsze. Po drugie, dzisiejszy koncert jest dedykowany temu chłopakowi, na którego są zbierane pieniądze, czyli jakby to jest super. Po trzecie, wiesz, tak naprawdę koniec końców będzie się dobra zabawa w tym wszystkim. Trzeci dzień rozpoczął bieg uliczny Tolerancja na Sportowo. Ponad 500 uczestników z Polski i ze świata, m.in. z Kenii, Etiopii, Białorusi i Ukrainy, poparło swoim wysiłkiem ideę biegu w dystansie na 5, 10 i 2,5 km. Nasze przesłanie to nie tylko żyć zdrowo, ale kochać drugiego człowieka, potrafić znaleźć w nim wartości, których czasem sam nie dostrzega, bo w tym biegu biegną również osoby niepełnosprawne. Jest to po prostu festiwal, który ma zadać ostateczny cios pewnego rodzaju tendencją wojny, tendencją nienawiści. I Live Festival ma odwrócić jakby uwagę od konfrontacji. To jest festiwal pokoju, przyjaźni. W biegu wystartował również Robert Korzeniowski. Jest to przede wszystkim forma integracji środowisk wielokulturowych, wielonarodowych, kapitalnie wpisujących się w ideę live festiwalu. Dzisiaj łączymy się przez taką platformę sportowo-kulturową pomiędzy ludźmi. Wieczorem będą przecież koncerty, będą występowały gwiazdy muzyki rockowej, popularnej. I najważniejsze, zwycięża życie, że możemy się komunikować. Dzisiaj myślę, że taki bieg jest kapitalną manifestacją życia. Samo poczucie było lepsze przed biegiem.
Nie przez pana noc, po wczorajszym koncercie. Gorąco, ale jest dobrze. Skąd pomysł? Czasami mam taki system przygotowań, system startowy. Nie trenuję w ogóle między biegami. Jakoś chyba Pan Bóg mi obdarował taką wydolnością, że daję sobie radę w najgorszych warunkach i na różnych dystansach. Także jest fajnie, fantastyczna zabawa, kapitalny bieg, dużo, coraz więcej uczestników. Dla mnie jest to fajne doświadczenie, ponieważ do tej pory specjalizowałem się w biegach na stadionie, w biegach okrężnych na 1500 metrów, na średnich dystansach. Ostatnimi czasy próbuję swoich sił w biegach ulicznych. Postanowiłem tutaj przyjechać. Przy okazji rodziny odwiedziłem. Mam ciocię, mamę chrzestną z tych okolic. Serdecznie pozdrawiam. Cieszę się z osiągniętego wyniku, ze zwycięstwa przede wszystkim. Dwa ostatnie dni festiwalu to również koncerty. W sobotę gwiazdą wieczoru był zespół Soundgarden. W niedzielę natomiast dwa ostatnie koncerty, które zarazem kończyły tę kilkudniową ucztę muzyczną, to Edyta Bartosiewicz i gwiazda festiwalu Eric Clapton. Dziękujemy bardzo za zaproszenie na festiwal, że mogliśmy tutaj być i ja naprawdę czuję coś mistycznego w tym Oświęcimiu, w muzyce, która tutaj przed nami grała grupa izraelska, też wcześniej jeszcze niemiecka, także to takie połączenie tych kultur, ale też historii. Cieszę się, że mogę być częścią tego i w jakiś sposób się też utożsamiam z przekazem festiwalu. Już za rok kolejna edycja Festiwalu dla Pokoju, kolejne wielkie gwiazdy i zapewne niezwykła satysfakcja. W sobotę 28 czerwca juniorzy Niwy Nowa Wieś okazali się bezkonkurencyjni i wygrali pierwszy piłkarski memoriał, rozgrywany ku czci Adama Śleziaka, byłego zawodnika m.in. Hejnału Kęty, a ostatnio trenera juniorów Niwy. Zostały zaproszone 4 drużyny. Zaprosiliśmy te drużyny z uwagi na to, że świętej pamięci Adam tam występował, grał jako zawodnik lub prowadził drużyny jako trener. Będziemy to chcieli systemem cyklicznym, na przykład za rok w rocznicę, bo to akurat nie jest rocznica, bo rocznica jest w grudniu, ale w tym samym okresie będziemy chcieli po prostu rozgrywać, bo to jest najlepsze już po rozgrywkach ligowych i myślę, że następnym może inicjatorem, gospodarzem turnieju będzie też Hejnał, może później Witkowice, może Czaniec. Takim systemem po prostu chcielibyśmy. A jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, no to my będziemy w dalszym ciągu po prostu kontynuować ten cykl. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny. Niwa Nowa Wieś, Hejnał Kęty, LKS Czaniec oraz Orzeł Witkowice. Po pierwszych 2 kolejkach turnieju rozgrywanego systemem każdy z każdym, bój o pierwszą lokatę zapewniły sobie drużyny Niwa Nowa Wieś i LKS Czaniec. Ostatecznie bezkonkurencyjni okazali się gospodarze, którzy pokonali piłkarzy z Czańca 4-0. Trzecie miejsce zdobył Orzeł Witkowice, który wygrał z kęckim Hejnałem 5-1.